Daj łyka. Co pijesz? Wodę. Z alkohol. Teraz ja nie mogę chuchnąć. Żeby tylko policja nie zatrzymała. Żeby tak w południe. Mojito. Mojito. Zaczynamy działać z naszym tarasem. Rozmierzyłem sobie bloczki. To są bloczki betonowe, fundamentowe. Je sobie tutaj zabetonujemy, wykopiemy dziury i tak to osadzimy. Tutaj już mamy część tarasu, ale chcemy się do tego dołączyć. Bloczki betonowe ułożone na betonie. Beton kupiłem taki, po prostu go zalewacie tylko i wyłącznie wodą. Nie trzeba go jakoś rozrabiać w betoniarce. Wystarczy wysypać, zalać i to wszystko. Poszło 30 worków betonu. Poszło go bardzo dużo. Na 26 bloczków. Wszystkie są już zamontowane. Teraz jeszcze będę na to wszystko kładł agrobłókninę. I tutaj jest wykopany na jakieś 20 cm pod bloczkiem i tyle tam jest betonu. Ten beton wychodzi tutaj później wyżej, jak widzicie, bo bloczek ma 12 cm, jego tutaj wystaje z jakieś 2 cm. Tak więc tego betonu jest tutaj sporo oblanego jakby naokoło i jednocześnie z jakieś 20 cm pod bloczkiem. A w agrobłóknina rozłożona, powycinałem wszystkie dziury. I teraz pokazała nam się prawdziwa wielkość naszego tarasu przyszłego, więc jest dosyć spory. Możemy zacząć działać z spięciem się w górę, czyli kładzenie kolejnych tutaj bloczków betonowych. Bloczki kładę na zaprawa muralska, tak to wygląda, z pistoletem. Pistoletem sobie normalnie psikacie i kładziecie po prostu następny klocek betonowy. Tak, synu? No, zostaw śrubki. Zero da się uzyskać, ale jest to trochę karkołomne ze względu na to, że ta pianka trochę rośnie. Ona nie jest tak bardzo niskoprężna. Jest spoko. Troszeczkę rośnie i trzeba na to uważać, żeby wam po prostu bloczek nie zjechał w trakcie, gdy ona się jeszcze rośnie i podnosi. Tutaj minęło jakieś 20 minut. Wszystko się trzyma, nic się nie dzieje. Przed położeniem pianki każdy bloczek trzeba zwilżyć, żeby był delikatnie mokry, nie jakoś przesadnie, ale żeby po prostu miał w sobie wilgoć, wtedy pianka ma lepiej chwytać. Więc ja sobie przed położeniem bloczków po prostu... Cześć! Przed położeniem bloczków po prostu je delikatnie zraszam wodą. Musimy jechać do tartaku, zamówić belki. Mam nadzieję, że będą dostępne takie 15, 15 cm, coś takiego bym chciał. I wtedy będę decydował jeszcze, czy dokładam jeszcze jeden bloczek, czy nie dokładam jeszcze jednego bloczka. To wszystko zależy od tego, jakiej wielkości drzewo uda nam się po prostu załatwić. Zrobiłem to właściwie w jeden dzień. Wszystkie te bloczki położyłem w jeden dzień, więc nie jest to tak dużo pracy, zwłaszcza dzięki tej piance idzie to bardzo, bardzo szybko. Co prawda jest męczące, no bo musiałem tutaj przenieść około 80 tych bloczków betonowych, każdy se trochę waży, więc zrobiłem trasę 160 razy. Jestem mega zadowolony. Dzień dobry, witam was w nowym vlogu. My właśnie wyjeżdżamy z domu, jedziemy na ostatni zastrzyk z daleniem, na ostatnie podanie antybiotyku z dalią. Zobaczymy, czy to wystarczy, czy jest ok, czy będziemy robić wymaz. Nie wiemy właściwie co dalej, więc czekamy na informacje. Dzisiaj wszystkiego się dowiemy, żeby się nie spóźnić, bo jeszcze muszę skoczyć na takie szybkie spotkanie i musimy oddać dywany do prania. Także tyle w ramach wstępu, co na ten moment będziemy robić, a później pokażę wam, pewnie już trochę widzieliście, co Krzyś wymodził i cofniemy się trochę w czasie, ponieważ udało nam się skończyć w końcu filary, które tutaj widzicie. Przyszedł czas na kolejne filary. Ten mamy zrobiony jakieś pół roku temu. Ten również był z pół roku temu i zostały mi tutaj dwa, które nigdy nie miałem czasu dokończyć, więc dzisiaj się nimi zajmiemy. Teraz czekamy jeszcze na deski na taras, stąd mam tyle czasu. Pokażę wam, jak to aktualnie wygląda. Tak wygląda nasz aktualnie taras. Już mamy tutaj, wszystkie rzeczy mi już przyszły, właściwie, które będę potrzebował. Brakuje mi tylko i wyłącznie właściwie desek i legarów. Tylko dotrę, to będę zabierał się za tą część. A aktualnie wracamy do tematu.
tutaj naszych filarów. Chcemy zmienić tutaj kolor tej ściany na dużo jaśniejszy. Tutaj widzę, że Marta już przypasowała prawdopodobną tapetę. Zobaczymy, czy tu będzie tapeta, czy tutaj będzie jakiś kolor. To zobaczymy. A teraz zajmiemy się tym filarem, żeby go też obudować tutaj panelem. To są panele winylowe. No, jak zobaczymy, tutaj ten filar troszeczkę schodzi, ta podpora, która tutaj jest, ona troszeczkę schodzi i tutaj jest taka delikatna szczelina i będę chciał ją teraz wyprowadzić, żeby się jej po prostu pozbyć. Jak widzimy, on tutaj tak trochę w łuk idzie i do tego będę potrzebował właśnie najlepiej jakąś nakrętkę. Przejedziemy tutaj równiusieńko od tej nakrętki flamastrem i będziemy mieli zaznaczone, gdzie powinniśmy przyciąć tego panela, żeby był równiusieńko tutaj do tego panela, który schodzi. Właściwie mogłem to wyrównać już kładąc te panele, po prostu dając trochę więcej kleju tutaj w tym miejscu, no ale nie widziałem tego wtedy, że tutaj aż tak bardzo schodzi tutaj góra tego filara. Praktycznie skończone. Panele były kupowane dużo wcześniej, bo robiliśmy tutaj jeszcze teraz dokończałem tutaj. Jeszcze udało się zrobić tutaj z tej strony, jak się schodzi ze schodów, to tutaj również mamy zabudowane tymi panelami tą belkę. I najlepsze jest to, że brakło panela tutaj łączącego z tym piórem. Że właśnie tutaj będę musiał odciąć to pióro i wkleić tutaj kawałek po prostu, który nie jest jakby kontynuacją panela, bo właśnie tyle panela nam zabrakło, jakieś 8 cm panela. No, także wszystko już obudowane. Będziemy mogli przemalować ten brzydki zielony. Trochę to trwało, natomiast efekt jest wow, oszałamiający. Tu jest mistrz tego wykonu. I tam mały pomocnik. Hello. Dziękuję za buciki. To są moje buty, kochanie. A mamie przyniesiesz też buty? Ty już masz założone? Pokaż, jakie masz buty. Takie masz założone, tacie przyniosłeś, to tata też musi sobie założyć buty. Już zakładam buty. Tata tak powoli zakłada buty. Jedziemy. W ogóle tutaj będziemy się zabierać za ogarnianie też wiatrołapu, bo przyszedł czas, jest tutaj taki rozgardiasz, cały czas mnie to denerwuje, bo wszystko wszędzie leży, nie wygląda to ani dobrze, ani uspokajająco, także to w planach jest w najbliższym czasie. Niby wszystko dopasowałam, a efekt i tak mizerny. O, tutaj leżą, to jest do terasu, no nie? Tak, do terasu części. Tak, to jest wszystko. Tata! Tatuś już założył buciki. Mama idzie po torebkę. Jest dzisiaj bardzo głośny dzisiaj. Buń! O, i motor jeszcze, no wszystko. Wszystko było. A co załatwić? Sprawunki! Sprawunki! Sprawunki załatwiło! Załatwiliśmy sprawunki, a teraz no, jedziemy załatwiać kolejne! Z dywanami. Ale mu świeci prosto teraz w oczy. To może dlatego. Bo jemu ta skrzynia zasłania. Teraz jechaliśmy pod wiaduktem, kochanie. Teraz popatrz. Centralnie ma pasek na twarzy. Biedny, to jak mama i moje te, tu, które mi nic nigdy nie dają.
Mimi, jedziemy zawieźć dywany teraz, tak? Do prania, które odstały swój czas 3 miesięcy w wiatrołapie. No z 3 miesiące tam jak byk. No i to co? Ja chciałem je od razu zawieźć. Ty chciałeś to mówiłaś, nie, nie, nie mogę się z nimi rozstać, ja się przyzwyczaiłam. Z facetem to trzeba się nauczyć żyć. Mama się z nami uczy żyć. Tak, a z dwoma facetami to już w ogóle. To też jesteś facet, jakbyś nie powiedz pa- facet. Powiedz facet. Faci. Najlepsze jest to, że idziemy gdzieś i Mikołaj na dziewczynkę, czy tam na kobietę mówi cini, a na mężczyznę mówi facet. Ale na dużą dziewczynkę mówi pani. Tak? Mówi pani? To przecież pani. A no pani mówi, jak, tak. Jak woła przy kasie zawsze. Prawda, bo pani. Bo myśmy raz na, przy kasie tych samoobsługowych zaświeciło nam się czerwone i wołaliśmy panią. I właśnie teraz za każdym razem, czy nam się świeci, czy nam się nie świeci. Jak jesteśmy na kasie. Jak tylko jesteśmy na kasie, to Mikołaj, pani! Ale to tak głośno, że w końcu do nas za każdym razem przychodzi pani, a ja nie będę z nim. I jak przychodzi pani, bo myślisz, że co się dzieje, to Mikołaj robi hejo, hejo. Teraz to dopiero będzie jasno, jak ściągniemy. Słuchajcie, w końcu będziemy mieć jasno nad głowami. Krzyś zdjął skrzynię długi, długi czas, ponieważ ta skrzynia raz, że jeździła z nami, bo po prostu sobie jeździła, a druga rzecz, bo nie mieliśmy jej gdzie dać właściwie, a druga rzecz, nie mieliśmy wiaty i to była kwestia, że gdy przyszedł grad, a mieliśmy taką sytuację w tamtym roku, że przyszedł grad i musieliśmy przykrywać samochód wszystkim, co było. Jeszcze ja chodziłam z małym Mikołajem na ręce, bo się obudził i rzucałam Krzysiowi poduszki i tak biegaliśmy po domu, żeby nie zniszczył, nie uszkodził grad karoserii, czy tam szyby, którą mamy na dachu. Teraz mamy wiaty, więc skrzynia została zdjęta i bardzo się z tego tytułu cieszę, bo w końcu mamy panoramiczny dach i używamy go tak, jak używać powinniśmy, czyli będzie jasno w tym samochodzie i przyjemnie. Jest! Teraz możemy oddać auto do mycia. Ale fajnie, jak jasno! Teraz wszystko widzisz, możesz oglądać niebo, Mikuś. Chcemy oddać auto do takiego porządnego mycia. Tatuś! Żeby też wymyli dach i tak dalej, no bo pod skrzynią nie było jak, a tymczasem oddamy sobie go do czyszczenia gruntownego. Cześć! Cześć! Daria! Daria tam jest cześć. Z nami! Robisz cześć Dali? Jeszcze nie trzeba poszkodowana. Dobrze. Jak jaśniej? Chyba jaśniej. No patrz jak fajnie! O wiele lepiej. Jeszcze tylko można go teraz dać do mycia, umyć żeby szybę, umyć no. Tą szybę. Ale ładnie tutaj zielono. Mamy dla was też super ważną informację, zanim polecimy z tym vlogiem dalej. To taka autoreklama, jest mega konkurs na moim profilu Instagram. 10 osób wygrywa, jest on szybką akcją, także wpadajcie, bierzcie udział, nie zastanawiajcie się, warunki są proste. Jest tam rolka oczekiwania kontra rzeczywistość odnośnie filmów. Konkurs jest organizowany razem z marką Epson, także jeszcze jak wrócimy do domu, to pokażę wam nagrody. Więc przypomnij mi, Krzyś, żebym przypadkiem nie zapomniała, bo tak, tutaj bo nagrody zobaczyć. Są sztos, naprawdę fajne. W ogóle jest maszynka do popcornu, którą uwielbiamy. Ale taka wyczesana. Super. Nie wiadomo dlaczego ukochana gęś wszystkich. No. Nie wiem dlaczego. To taka wiecie, ta giga gęś, które są wszędzie, ale są takie małe te gąski. Nawet jak byliśmy w Łodzi czy gdzieś, to zawsze chodzi z tymi gęsiami. A my mamy taką gęś, która ma długość chyba 1,60 m. Jest bardzo duża. Ogromna jest ta gęś, więc można normalnie się na niej wyłożyć i spać. Ona tam ma też zamek, że można dokładać jej tego pluszu do środka. Tak. I w ogóle 6 osób wygrywa bon do Lidla. Do Lidla, karty. To w ogóle to jest ekstra. To jest zajebiste. Też no. Dostaliśmy takiego jednego bona. Idziecie, bierzecie co chcecie, ja przykładacie zapłacone, z portfela nie zeszło. Nie zeszło nic. No zapłaciliśmy wczoraj za torbę zakupów 7 zł. To było najpiękniejsze, co mogło być. Normalnie poczułam się jak za starych, dobrych czasów. Gdy szedłeś do sklepu, robiłeś zakupy i praktycznie nic nie płaciłeś. Tak, i płaciłeś po prostu tak, że nie czułeś się oszukany. No, coś w tym jest, nie?
A jeszcze z newsów, to w zeszłym tygodniu wypuściliśmy nową książkę. Bo tego, to jest też news, który nie był. I są tam przepisy Barbie, także w temacie. Tutaj nie ma dywanów i nie ma skrzyni, tutaj! Są tam też przepisy Barbie, czyli bardzo w trendach. No. Tak więc polecam naszą książkę. Pyszne rzeczy, pyszne napoje, pyszne jedzonko. Tak. Pysznie, po prostu. Wszedł też na drugi kanał film, skoro już tak polecamy wszystko, co z nami związane. Na drugi kanał odnośnie układania grzywki, bo bardzo często pytaliście, jak widzicie, pięknie mam zaczesaną grzywkę, także możecie sobie wyobrazić, jak to wyszło. Nie wiem, czy cokolwiek słyszycie, ale tak mamy cały czas. A jeszcze, no. Jeszcze z newsów, to w przyszłym tygodniu ma przyjść nam drzewo na wiatr. Tak. Nie na wiatr, na taras, na taras. Drzewo na teraz ma przyjść w przyszłym tygodniu. Słuchajcie, robimy to jak najtaniej się da, na zasadzie wytrzymale, ale tanio. Tak. Czy jest tanio? Jest tanio. Tanio. Czy jest dobrze? Jest tanio. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Będzie osobny film zrobienie wiaty. Nie wiaty, kochanie, tarasu. Ty, tarasu. Ja dobrze jadę, tędy przed... pojedziemy. Chyba dobrze, może być. Tak? Okej. Okay. No, więc beleczki przyjdą, będziemy mogli malować, działać. To jeszcze potrwa na pewno długo. To zdecydowaliśmy się ostatecznie na to, że będziemy robić to z drewna. Dlaczego? Dlaczego? Tomaszewscy, dlaczego nie z kompozytu? Bo ja lubię drewno. Ja też. Gdy policzyliśmy naszą powierzchnię tarasu, która ma tam ponad 30 metrów, to wyszło nam, że musimy zapłacić za kompozyt 20 parę tysięcy, no nie? A między 17 a 32 tysiące. W zależności od koloru, rodzaju i tak dalej. Gdzie cała reszta, bo myśmy teraz jeszcze równali taras jakby z tarasem, który mamy aktualnie z tą częścią. Podnosili ten. No podnosiliśmy go, żeby był równy z tą częścią, która jest. Oj, to przecież... Gdzie to tam wszystko? To wyszło bez 50 tysięcy. Tak zastanawialiśmy się długo nad kompozytem i cały czas jakby gdzieś tam chodził nam po głowie, czy a może to będzie trwalsze, może bardziej, to wszyscy teraz ten kompozyt robią. Rozglądaliśmy się, wpisywaliśmy wyceny, ale po prostu no, przeraziły nas te koszta. Naprawdę, ostatecznie. Bo decyzję podjęliśmy może tydzień temu? Tak, ostateczną, tak, bo grubo się zastanawialiśmy. I jeszcze nie jest powiedziane na 100%, że nie, za 10 lat nie będziemy zmienimy na kompozyt. No nie mówię, że nie wiem. Tak. Pierwszy raz robimy taras, zobaczymy jak będzie. Wiemy, że drzewem trzeba się opiekować, to jest trochę inaczej, no nie? Że trzeba się co jakiś czas go tam przemalować i tak dalej. Jest to na pewno więcej pracy. Tak, że no, trzeba olejować i trzeba myśleć o tym. Ale w cenie tego tarasu, załóżmy za 10 lat zrobimy, załóżmy drugi drewniany tak. Za darmo względem tego, co mielibyśmy teraz wydać na kompozyt. Tak, dokładnie. Także będziemy was informować, tym bardziej, że podoba nam się to drewno. Też tak. Tym drewnem jesteśmy w stanie obić, jak tylko będziemy chcieli, bo my z drewnem potrafimy pracować. Postawiliśmy na to, na czym się znamy. Po prostu. Tak. I z czym na pewno sobie poradzimy, mamy do tego narzędzia, wszystko, znaczy tak. Do kompozytu prawdopodobnie są te same narzędzia, tak. Bo tam nie ma jakiegoś wydziwiania, no. Ale będzie dobrze. Będzie dobrze. No ale jestem ciekawa też, może macie porównanie kompozyt kontra drewno i tak dalej, i tak dalej. Także też możecie się powiedzieć na podstawie swoich doświadczeń, może to też komuś ułatwi decyzję. Chcesz bilet? Patrz, bilet, trzymaj bilet. To jest ważne zadanie dla ciebie. To jest bilet do weterynarza, żebyśmy mogli tam wjechać, wiesz? Musisz go pilnować. Tak. Ale musisz go w ciszy pilnować, bo jak będziesz głośno, to wyblaknie. Zejdzie z niego cała farba. No. Konie, bo blaknie. No, czy my przeklniemy te deski za jakiś czas? Być może, a być może nie. No nie wiem, no ja tak mówię, ja lubię drewno. Ja też, lampy z drewna, chcę jak najwięcej drewna w domu. Już myślę o kolejnych jakichś tam rzeczach i tak dalej, no nie? Więc ja tutaj jestem bardzo pro drewno. To też jest fajny surowiec dla mnie. Dobra, ty chciałaś jechać do Mojito. Mojito? No. Jak ten drink? No. Nie, bo na ten drink mówią niektórzy Mojito.
Mojito? Mojito. Mojito się pisze ten drink. I to. A tu jest przez chy. Ja przeszłam na inną dietę, nową. Na razie się trzymam, to jest trzeci dzień, nic wam nie mówiłam. To zważyłaś się? Nie, nie ważyłam się. No to jak będziesz wiedzieć, że działa? To dzisiaj się zważysz. Ale to już 3 dni, to już zupełnie najważniejsze są 3 dni. Te pierwsze 3 dni zrzuca się najwięcej. O, kotku, kotku. Dlaczego się nie zważyłaś, jak zaczęłaś dietę? Nie wiem, bo nie chciałam koło tego sobie robić. A zmierzyłaś się? Nie. To skąd będziemy wiedzieć, to zrobię sobie, że coś zadziałało? No bo nie chciałam robić tego tak jak zwykle, żeby nie wywierać samej na siebie presji, tylko chciałam do tego podejść normalnie. A nie jest to żadna dieta taka, wiecie, że czegoś nie jem albo czegoś jem dużo. Właśnie, chociaż nie wiem, nalać wody do jakiejś baliki. Jezus, on i jego brilliant pomysł. Ja wiem, do czego ty zmierzasz, nie? Wiesz, na przykład lejesz 10 litrów do baliki. Pitagoras. No nie? Wchodzisz do wody, zaznaczasz sobie poziom, gdzie... Newton. Gdzie jesteś, gdzie jest woda. No nie? Jak już jesteś po szyję zamoczona. A później, za ten miesiąc, później wchodzisz drugi raz do tej wody i zobaczysz, czy się obniżyło, czy się podwyższyło może. Mi się wydaje, że podwyższyło, bo tam się już tyle glonów narobi, że po prostu... Ale to chcesz świeżej wody. Skąd będę wiedziała? 10 litrów powiedziałem na początku. 10 litrów, myślisz, że mi starczy po szyję? Ale to będzie wąska, to będzie taka rura. Jezus. Boż. Patrz, jakbyśmy cię dokładnie zmierzyli. Nawet by urośnięty paznokieć było znać. Za dużo żelu na ty. A ciekawe czy... No tak. Jakbyś nabrała powietrza więcej w brzuch, wypchała brzuch, to byłoby wyżej, no nie? Na pewno. Na pewno. To jest takie miało, mało miarodajne. Musiała... Nie, no niemożliwe, że byłoby więcej? Myślisz, żeby się podniosło? No, objętościowo zajmujesz wtedy więcej, gdy sobie napchasz na przykład i brzuch wygniesz. No. O to w tym chodzi. Czyli to takie nie do końca dobre. Ciężko żyje się z filozofem. Dobrze, że z nim nie żyjesz. Daj łyka. Co pijesz? Wodę. Z alkohol. A nie gadaj im tak. Woda przecież. Przestań! No dałabym, no. Teraz ja nie mogę chuchnąć. Żeby tylko policja nie zatrzymała. Ale głupio. Żeby tak w południe. Mama. A gdzieś tam już jest wieczór, na pewno. No, na pewno. A mama. W ogóle piątek pewnie. Mojito. Mojito.